Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Witam w atmosferze bardzo, że tak powiem, szczególnej, bowiem jesteśmy na początku nowego miesiąca, czwartego etapu roku pańskiego 2023, miesiąca o tytule kwiecień. Ile marzec miał swoje przysłowie, w marcu jęgarcu, o tyle kwiecień też ma swoje przysłowie, kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Zobaczymy, więc jeden miesiąc i drugi miesiąc to właśnie takie miesiące niby zimowe, niby wiosenne, niby wiosenno-zimowe, bądź też zimowo-wiosenne. Taka jest kolej rzeczy i takie są prawa tychże właśnie miesiąców. Drodzy Państwo, jest dzisiaj drugi dzień tegoż miesiąca. Jest to jednocześnie ostatnia niedziela Wielkiego Postu i pierwsza niedziela tegoż właśnie miesiąca. Jest 2 kwietnia. Data, proszę Państwa, bardzo ważna, dlatego że to jest dzień śmierci naszego wielkiego rodaka, świętego obecnie Jana Pawła II. Pamiętamy, był to rok 2005, był to 2 kwietnia, była to Niedziela Miłosierdzia Bożego i był to oczywiście czas, czyli godzina 21:37. Wtedy, jak to zwykliśmy mówić, odszedł do domu Ojca nasz wielki rodak, nasz wielki papież Jan Paweł II. Dlatego dzisiaj wspominamy jego z szacunkiem, modlimy się do niego i dziękujemy Bogu za dar tego wielkiego człowieka, tego wielkiego naszego przyjaciela, przyjaciela Kościoła, przyjaciela Polski, przyjaciela świata, przyjaciela, można rzec, człowieka. Proszę Państwa, do papieża jeszcze powrócę, ale ta dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela właśnie Wielkiego Postu, jak widzą Państwo, jest to niedziela, tak zwana Niedziela Męki Pańskiej, inaczej Niedziela Palmowa. Dzisiaj przychodzimy z takimi gałązkami, z takimi palmami, by wspomnieć uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. To właśnie On, wjeżdżając do tego świętego miasta Jeruzalem, był witany przez mieszkańców, przez ludzi dorosłych, ale także przez dzieci, zwłaszcza przez chłopców żydowskich. I ci właśnie wyszli na Jego spotkanie, śpiewali, wszyscy zresztą śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu, niech żyje król, niech żyje Mesjasz. I oczywiście mieli gałązki oliwne i te gałązki oliwne rzucali pod nogi Jezusowi Chrystusowi. My właśnie na pamiątkę tamtej niedzieli, tamtego wydarzenia. Dzisiaj przychodzimy do kościoła właśnie z palmami i takie palmy są święcone i one właśnie są symbolem i przypomnieniem tamtego wielkiego wydarzenia życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę zauważyć, że ci ludzie, którzy w niedzielę palmowo krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu, trochę później tymi samymi ustami, tymi samymi sercami w Wielki Piątek będą krzyczeć zupełnie co innego. Na krzyż z Nim, na zatracenie, na hańbę. Takie, proszę Państwa, to jest życie ludzkie. Tacy to my jesteśmy, potrafimy właśnie z jednej skrajności przerzucać się w drugą skrajność. Nie zawsze możemy uzasadnić dlaczego tak się dzieje. Więc Niedziela Palmowa, która rozpoczyna tak zwany Wielki Tydzień. Proszę Państwa, Wielki Tydzień, wszystko, co w tym tygodniu będzie się działo, jest wielkie. Mamy Wielki Poniedziałek, czy będziemy mieli Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielką Środę, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i potem oczywiście Niedziela. W tym wielkim tygodniu będą najważniejsze 3 dni, tak zwane Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. One są, jak powiedziałem, bardzo ważne, dlatego że każde z tych dni ma bardzo ważne przesłanie, bardzo ważną dla nas informację, dla nas ludzi wierzących, dla nas ludzi, którzy należą do Kościoła i którzy ten Kościół tworzą swoją obecnością w Nim. I tak Wielki Czwartek, jest to ostatnia wieczerza, ustanowienie Świętego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Kochani, właśnie w takim dniu modlimy się do Chrystusa Kapłana, Arcykapłana, dziękujemy Jemu za dar ustanowienia Eucharystii, a więc Komunii Świętej, Mszy Świętej, za dar ustanowienia tego właśnie, co jest dla nas tak bardzo ważne, jako właśnie tego pokarmu duchowego na drodze do naszej wieczności, oby tej wieczności szczęśliwej. Poza tym też w takim dniu dziękujemy Bogu Chrystusowi za ustanowienie sakramentu kapłaństwa. My kapłani bardzo prosimy o modlitwę w naszej intencji, żebyśmy byli dobrymi kapłanami, żebyście nas nie wstydzili się, żebyście byli dumni z nas, a jak wiemy właśnie jest to taki czas, który przeżywamy, który nie zawsze kapłana ukazuje pozytywnie. Oczywiście ja zawsze w duchu pokory mówię, że często na to zasługujemy swoim postępowaniem czy swoim zachowaniem, ale to już inna sprawa. W każdym razie dla nas kapłanów ten dzisiejszy dzień
tydzień, czy właśnie ten dzień Wielkiego Czwartku, to jest taka okazja do zrobienia takiego remanentu, takiego rachunku sumienia. Co zrobić, żeby był lepszym kapłanem? Co zrobić, żeby tych powołań było więcej, żeby to były dobre powołania, święte powołania, żeby ci ludzie młodzi, którzy właśnie myślą o kapłaństwie, żeby myśleli odważnie, żeby myśleli w sposób chrystusowy, nie w sposób właśnie taki, który podpowiada świat, że nie warto iść, no bo tacy oni są, czy jacyś tam jeszcze inni. Owszem, są i tacy owacy. Ja to zawsze mam takie przysłowie w tej materii. Są ludzie i ludziska, są księża i księżyska. Proszę Państwa, bardzo prosimy o modlitwę w tej właśnie intencji, o której wspomniałem, w intencji nas, kapłanów, czy tych pracujących, czy tych będących na urlopach, dozgonnych urlopach, czy na emeryturach. I tyle, jeżeli chodzi o Wielki Czwartek. No, Wielki Piątek to jest właśnie dzień śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dzień, kiedy nie ma w ogóle mszy świętej. Jest tylko właśnie sprawowana liturgia żałobna. Jest to dzień ścisłego postu. W takim dniu, kochani, pozostańmy o chlebie i o wodzie. W takim dniu pozostańmy ludźmi takiego wyrzeczenia. No oczywiście Wielka Sobota, to jest tak zwana cisza grobowa. W tym dniu święcimy jajka, przychodzimy do kościoła. Zechciejmy właśnie tych trzech dni dobrze przygotować się do tego Tryduum Paschalnego i przeżyć je w atmosferze właśnie takiej godnej nas jako ludzi wierzących. Proszę Państwa, no właśnie teraz powrócę jeszcze do naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Jak wiemy właśnie, że nasz papież, a kilka właśnie takich może ważnych dat, jeżeli chodzi o jego życie, i tak wybór papieża, czyli kardynała Wojtyły, miał miejsce 16 października roku pańskiego 1978, 13 maja, to zamach na niego, rok pański 1981, śmierć papieża właśnie na dzisiejsza data, 4 kwietnia, rok pański 2005, niedziela, czy Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, beatyfikacja 1 maja 2011 i kanonizacja, czyli wyniesienie na ołtarze jako świętego 27 kwietnia, rok pański 2014. Kochani, jak wiemy, że papież dzisiaj jest bardzo mocno atakowany. Tutaj ja przytoczę słowa naszego księdza biskupa, który w tej materii pisze w następujący sposób. Wierzymy, że ta nagonka na naszego świętego Jana Pawła II przyniesie obfite owoce, że Bóg prowadzi dobro dla Kościoła, Ojczyzny, Europy i świata. Stańmy w obronie prawdy o naszym wielkim rodaku i bądźmy odporni na wszelkie manipulacje na temat Jana Pawła II. Wyrażamy nasz sprzeciw przeciwko szkalowaniu jego osoby oraz wprowadzeniu do przestrzeni publicznej oderwanego od rzeczywistości wizerunku tego wielkiego świętego, tego właśnie wielkiego naszego rodaka. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Zechciejmy, kochani, te słowa poważnie potraktować, zechciejmy zgłębić właśnie wiedzę na temat Jana Pawła II, na temat jego pontyfikatu, na temat jego obecności w naszym kraju, na temat jego pielgrzymek, na temat jego pierwszej pielgrzymki, a miała ona miejsce 3 czerwca roku pańskiego 1979, właśnie wtedy Warszawa, Plac Zwycięstwa, oczywiście dla mnie Plac Zwycięstwa, a dzisiaj Plac Józefa Piłsudskiego. Niech właśnie ta dzisiejsza niedziela, niech właśnie ta data, bardzo ważna data, jeżeli chodzi o nas jako ludzi wierzących, jeżeli chodzi o nas jako ludzi, którzy zwracają się do naszego wielkiego rodaka, niech to będzie właśnie data, która pozwoli nam na to, byśmy przejęli się tą osobą i byśmy umieli stanąć w obronie jego imienia, w obronie jego świętości, w obronie jego obecności, tej obecności tak bardzo bogatej, która wniosła tak bardzo wiele w ówczesny świat. Świat końca XX wieku i początku wieku XXI. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, ostatni tydzień Wielkiego Postu, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego. Spójrzmy na osobę, na właśnie tę figurę, czy na postać tego rodaka i jeszcze raz zwróćmy się do niego. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, wielkopostnie. Zostańcie z Bogiem.